Cześć, Wiesław z was kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj będzie to unboxing oryginalnego soundtracka z GTA 5. Jest to limitowana wersja, których nie ma za dużo. Można ją kupić tylko w Ameryce. Ja jakoś mam babcię w Ameryce, więc ją poprosiłem. Około 60 dolarów to kosztuje. Nie wiem, czy tu w Niemczech można to kupić. Nie patrzyłem, patrzyłem tylko w Ameryce, ale chyba w Niemczech tego nie można. I tak to wygląda z przodu. Bok. Z boku jest napisane The Music of Grand Theft Auto 5. I z tyłu są wszystkie piosenki wypisane. Tu światło jest takie, bo pod oknem to nagrywam. Ale otwierajmy to. Dobra, Popek Król Albanii mi pomógł. Dzięki, Popek. Okej. Przyszło dzisiaj w paczce, to zaraz robię unboxing. Okej, dwa razy lepiej wygląda bez tego. I bardziej można zobaczyć, co tu jest napisane, nie? Patrzcie tak bokiem. No i jak to się otwiera? A, to tak o się wysuwa, patrzcie. No i zostaje takie coś. Bardzo fajne. Odłożę sobie tu na bok. Tutaj niech tu gdzieś leży. O tak o. I tutaj wygląda to tak o. Piękne V jako piątka. Znaczy krok staru. Z boku music. Na górze tutaj tak o. Nic nie ma. I z tyłu duży znaczek Rockstar Games. Więc otwierajmy to. I tak to się prezentuje. Wszystko jest zielone. Jakoś hajsy z YouTube'a i inne takie. I to jest w takich albumach. Ja kupiłem to akurat. Chciałem to w wersji CD, bo ponieważ można było to jeszcze kupić w wersji winylowej. I takie zostaje pudełko, jak się wszystko wyjmie. To odłóżmy sobie tutaj na bok. Niech sobie o tu stoi V. I pierwszy album, tu można powiedzieć, wygląda tak. Tu jest wszystko. Tak o wygląda to z przodu, tak z tyłu. Jak to otworzymy, to jest wielki napis Vinewood. Bardzo fajne. Można to sobie nawet tak o postawić, niech stoi. Tutaj jest takie znaczki każdego radia. No i tutaj oczywiście z boków są płytki, więc zaczniemy od tej strony. Okej. No i wyjąłem pierwszą płytkę The Music of Grand Theft Auto 5 Volume 1 Original Music. Tak wygląda pierwsza płytka, bardzo fajnie. Fajna grafika na niej jest. Włóżmy ją do środka. Potem wyjmujemy numer 2. Numer 2, tak samo wygląda ta płytka, ale jest napisane Grand Theft Auto 5 Volume 2 The Score. Czyli z tych heistów i tych innych, co się robiło podczas głównej fabuły. I ostatnia płytka, którą wyjmujemy, to jest The Music of Grand Theft Auto 5 Volume 3 The Soundtrack. Tak to wygląda. Bardzo fajnie, każda z tych ma inny kolor. Tamta pierwsza zielona, drugi niebieski, a trzecia różowy. Tak to wygląda. Bardzo fajnie, to można sobie postawić. Ja tu sobie z boku to postawię i zobaczmy, co mamy tutaj. Pudełko, które nic nie wskazuje, co może w nim być. Czarne. I otwórzmy. I jest tu takie coś. I złoty pendrive metalowy z GTA, z logo Rockstar. I GTA, ale ciężki metalowy. A, bo to chodzi, że to ma wyglądać jak sztabka złota. Aha. Patrzcie, tak bardzo fajnie się prezentuje. Z tyłu mamy takie coś, żeby wyjąć pendrive'a. No ej, no. What the hell? Nie no, weźcie. Znaczy, po co ja to będę... A, udało się. Tak to wygląda. Bardzo fajnie, taki pendrive jako sztabka złota można sobie postawić. Albo schować, jeżeli jesteście kolekcjonerem. Więc schowam to tutaj, niech sobie leży spokojnie. Bardzo fajne, tam pewnie jakieś rzeczy są na tym, więc będzie trzeba sobie sprawdzić. I z boku mamy
Takie coś pewnie mówi. O właśnie. Opowiada o twórcach. Wszystkie piosenki są fajnie, nie trzeba wreszcie na internecie szukać. Ani w grze, tylko można sobie poza grą usiąść i sobie poszukać. To jest koniec od końca, lecimy. I takie inne rzeczy. I tutaj mamy plakacik bardzo ładny z logiem Rockstar. Cicho, mamo, nie przychodźcie! Bardzo fajne logo Rockstar Games. Zrobione z głośników i z innych takich rzeczy. Nieduże, można sobie powiesić bez żadnego problemu. Schowamy tutaj. Okej. No, i tak by wyglądała ten pre główna zawartość tej edycji limitowanej. Jeżeli chcecie sobie kupić, to kupujcie, bardzo polecam. Jedna z lepszych rzeczy z GTA, jakie można sobie kupić. Więc to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli unboxing Wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam Was do innych serii, takich jak nowych, na przykład jak Sniper Elite V2, Dying Light, właśnie GTA, randomowo. Mój Los Max, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i na razie.